raz zaskakuje, często w wyniku naszej niewiedzy. Zanim wyruszymy w wędrówkę z miejsca, mrożące krew w żyłach, pełne różnych zagrożeń, poświęćmy chwilę na teorię. Hołownia złocista. Hołownia złocista jest organizmem żyjącym głównie w zbiornikach wody słonej, dlatego lubi, gdy jej się słodzi. Słowo złocista wiąże się z jej wabikiem o kolorze, który norwescy badacze nazwali w taki sposób. Nazwa ta przyjęła się w środowisku naukowym, pomimo że obecnie obserwujemy nieco odmienne barwy. Barwy te są wabikiem, zlokalizowane są w części brzusznej. Osobniki, pływając do góry brzuchem, w ten sposób wabią kolejnego nośnika pasożyta. Może takie pływanie do góry brzuchem także sugerować, że osobniki same są zainfekowane. Cechą w sposób szczególny rzutujący na ontogenezę i morfologię jest głownia. Z czasem wszystkie zainfekowane osobniki upodobniają się do tej modelowej, przedstawionej na ilustracji. Taka jednolitość morfologiczna ułatwia naukowcom amerykańskim klasyfikację gatunkową Hołota aureus. Hołownia złocista może infekować zarówno głową, jak i odbytem. Dlatego mówimy hołownia głową i odbytem. Wynika to z rozwoju osobniczego, który opisali brytyjscy naukowcy. Zobaczmy, jak ten rozwój wygląda. Go to quite extreme depths in their quest to find a secure place to lodge. A pearlfish is looking for exactly that, a hidey hole. This cumbersome oddball could be the answer. A rather strange looking lump known as a sea cucumber. It spends its days sucking sand in through one end of its body, extracting anything nutritious from it and passing what it doesn't want out the other end. It's the ultimate beachcomber. Okay, it's revolting, but could this walking colon be a safe haven? It seems it could, and strangely, it prefers the back door to the front. Any port in a storm? But the pearlfish is in fact very clever. Sea cucumbers are repulsive to most predators, meaning the crafty lodger is safe inside. In fact, it is such a comfortable pad that after settling in, it is happy to share its home with friends and family. Polowanie na hołownię złocistą najlepiej jest zacząć w nocy. Trzeba zobaczyć, gdzie udają się osobniki, które są dla niej pokarmem, którymi się żywi. Tam jest najwięcej, zatem hołownia złocista zapewne się tam uda na polowanie. Zobaczmy. Zobaczymy, gdzie występuje. O, to inne osobniki. No. Hołownia złocista. Tutaj gdzieś powinna żerować. Tutaj bydują różnorodne osobniki będące pokarmem dla hołowni złocistej. Żerują w McDonaldzie. Zobaczmy dalej. Pisa na naszym szlaku ofiara hołowni złocistej. Został silnie ukończony, prawdopodobnie przez samca tego gatunku. Nie wykazuje za bardzo oznak trzeźwości. Abstynencja mu już nie grozi. No i tutaj gazetka Szymona Hołowni widzimy.
Tak kończy propaganda. Zobaczymy, co zawiera ta gazeta. Liczy się przyszłość pokoleń, ta. Bezpartyjny prezydent. O, jakiś gość. Hołownia. O, te karteczki widziałem często. Tutaj jest typ. Co tam jeszcze? Antykryzysowy minimum. Jakaś propaganda. No, i to można dostać do piwa pod Banialuką w Krakowie. Także całkiem spoko promocja. Gazetka Masa 12. Tu jeszcze raz to spojrzenie jego, dobra. No, także 12 stron bezpłatnej literatury do piwa pod Banialuką. Crime story.